Hej, 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 hej. Witam, moi drodzy, jak zwykle, niezwykle serdecznie. Tu znowu ja, Orention. I gramy dalej w Atom RPG. A jesteśmy w knajpie, w jakiejś takiej... na przedmieściach... Na przedmieściach Krasnoznamiennego. Jakiejś takiej, nazwijmy to, gospodzie. Która jest własnością... Fidela. Właśnie tak zauważyłem, że tutaj jest taki prawdziwy Fidel Castro, nie? I jego wielki przyjaciel Ernesto Che Guevara na plakatach. Tak, Che Guevara, bardzo ciekawa postać, nie? W ogóle u ssaków, którego to gatunku jesteśmy częścią jako ludzie, istnieje taki instynkt w postaci niechęci do zabijania przedstawicieli tego samego gatunku. Nawet jeśli są jakieś walki godowe pomiędzy samcami, gdzie chodzi o dostęp do haremu samic, to zazwyczaj one kończą się po prostu udowodnieniem, kto silniejszy, nie? To wiąże się z ewolucją. Z tym, aby najsilniejsze geny zostały przekazywane, nie? Dla potomstwa. Jeżeli taka walka kończy się śmiercią, to zazwyczaj jest to wypadek, nie? Nie jest to jakaś... Nie wiąże się to z chęcią zabicia przeciwnika, tylko to przypadkowo się zdarza. Natomiast Che Guevara chyba był pozbawiony tego instynktu, ponieważ odbieranie komuś innemu życia przychodziło mu tak łatwo, że... Zresztą polecam poczytać, bo jest to niesamowicie ciekawa postać. W ogóle z całego swojego... chyba całym swoim lodowatym sercem nienawidził Stanów Zjednoczonych. On przebywał tam jakiś czas, ale tak znienawidził system społeczno-polityczny panujący w USA i tam w ogóle te wartości, nie? Tą pogoń za zdobyciem sławy czy osiągnięciem sukcesu materialnego i jakiegoś tam, nie wiem, społecznego. No... Bardzo mocno go w jego komunistycznych poglądach utwierdziło i wielokrotnie podkreślał, że nienawidzi tego kraju, nienawidzi systemu, jaki tam panuje, współczuje ludziom, którzy tam żyją i tak dalej. Naprawdę polecam znaleźć jakąś opracę. Są książki o tym człowieku, są opracowania w ogóle. Już był niezwykle okrutny, nie? W swojej... Jego działalność, ta rewolucyjna, wiązała się z niezwykłym okrucieństwem. Tak jak powiedziałem, nie miał żadnych hamulców przed zabijaniem. To cel uświęca środki chyba było jego hasłem życiowym. No ale dobra, bo już wsiadłem na swojego konika, nie? Zamiast grać w grę. Okej. Okay. Fidel poszedł tutaj na zaplecze, ten nasz Fidel, nie? Łącznik z organizacją Atom, której my też jesteśmy członkiem, przypominam. Pokazuję i objaśniam. No i co? I poszedł na zaplecze, no bo rozmowa będzie bardzo, podejrzewam, konspiracyjna, nie? No to spróbujmy, zobaczymy co po... O, podrapał się po szyi, to poważna sprawa. Fidel ostrożnie wystaje za czerwone draperie. Draperie to raczej jakieś takie malunki są na ścianach. Albo nie wiem co już sam. Wydaje mi się, że tu chodzi o zasłony, ale one nie są czerwone, tylko jakieś takie, rzekłbym, bardziej ciemnooliwkowe khaki w kratę. Ale mniejsza z tym, wreszcie upewniając się, że żaden z gości nie zachowuje się nadmiernie podejrzanie, odwraca się do ciebie z wyciągniętą ręką, aby uścisnąć dłoń. Kurczę, ma bliznę jak wiedźmin. Nie, z niejednego pieca chleb jadł chyba. Okej. Okay. Coś mówi. Spokojnie, amigo. Nikt nie podsłuchuje. Ściska ci rękę mocno. Jak już mówiłem, możesz mi mówić Fidel. Z kim mam zaszczyt rozmawiać? Nie marnujmy czasu na niezbędne. No kurczę, no jak? Przecież to jest... Takie powitanie jest konieczne. Witaj, Fidel, mam na imię, lubię to, bo tu takie głupkowate imiona są. Ambrozji Porzeczka, Piotr Kołtuszkin, Mehmet Efendi i Hans Christian. Przepraszam, Andersen.
Fidel słucha cię uważnie. Jego wytrwały wygląd przesuwa się po twojej Co? Przesuwa się po twojej sylwetce. Wygląda na to, że agent wdrażający bada twoje nawyki. Umiejętności, podejrzewam, bo nawyki po rosyjsku to są umiejętności. Czyli pewnie tak się nam przygląda, przesuwając wzrok po naszej sylwetce, że sprawdza, na co nas stać. No trzeba czasem... Przepraszam, to tłumaczenie jest tak zrobione, że czasem trzeba z polskiego na nasze jeszcze przetłumaczyć. Dobra, powiedzmy prawdę, nie ma tutaj po co kłamać, nie? Mężczyzna patrzy ci w oczy i powoli kiwa głową. Tak, powiedziałeś prawdę. A skąd wiesz, że pewnie musiał dostać cyna już, że przyjdzie Leonid, nie? No cóż, Leonid, rozumiem, że przyszedłeś w sprawie zaginionej ekspedycji generała Morozowa. Obawiam się, że się rozczarujesz chyba, ale sam nie wiem. Ale sam nie wiem nic na ten temat. To może już się czegoś dowiedziałeś. Właśnie chyba nie do końca jeszcze się czegokolwiek dowiedziałem, drogi Fidelu. Skąd wiedziałeś, że chodzi o wyprawę? Radio Amigo. Myślisz, że jestem odcięty od bazy? Aha, czy on się drogą radiową z atomem? A, to taki jest tutaj. Taki jesteś, cwany gapa. Jakoś dowiedziałem się ostatniego hasła. Raportów nie wysyłam pocztą gołębią. No logicznie, rzecz biorąc, posłuchaj. Powiedzieć wszystko, co udało ci się dowiedzieć. Okej? Fidel uważnie słucha twojej opowieści, nie przerywa ani nie wtrąca się w komentarze. Kiedy skończysz, zamyślony ściąga swoją jarmułkę i przesuwa dłonią po łysej czaszce. Tak, to oczywiste, że nic nie jest jasne. Jaka ciekawa figura retoryczna, nie? To jasne, że nic nie jest jasne. No bardzo nam pomogłeś, Fidel, muszę powiedzieć. Tak, wszystko całkiem sprytne, lub, nie wiem, jak dla mnie, wszystko jest jasne, jak biały dzień. Ja wiem, dla mnie nic nie jest jasne, bo jeszcze tak naprawdę, z tego co pamiętam, to my niczego się nie dowiedzieliśmy na temat zaginięcia wyprawy generała Morozowa, także weźmy to. To prawda. Dobra, musimy się tym zająć i spróbować dowiedzieć się, o co chodzi. Po drodze przyzwyczajaj się do obrazów, wykonując różnego rodzaju zlecenia dla miejscowych. Najważniejsze, żeby nie wzbudzić podejrzeń. Rozumiem, czyli mamy się tutaj wtopić w otoczenie, nie? Zlać się z tłem. Okej. Tego nie rozumiem, przyzwyczaję się do obrazów. Nie mam pojęcia, o co chodzi, ale z całej wypowiedzi można zajarzyć, o co kaman. Czekaj, powiedziałeś my? Fidel robi spektakularny ruch ręką. Pójdę z tobą, amigo. Razem mamy większe szanse, żeby się czegoś dowiedzieć. Poza tym mam dość tej roboty. Jestem człowiekiem czynu, poszukiwaczem przygód. A potem jestem przykuty do jakiejś działalności szpiegowskiej, do jakiegoś baru. Dobra, Fidel. Ruszamy w drogę. A kto w tym czasie będzie pilnował lokalu? Czy nas to tak do końca interesuje? Przykro mi, ale im mniej ludzi, tym lepiej. Nie, ja lubię mieć towarzyszy w tego typu grach. Dobra, ruszamy w drogę. Perfekto, tylko się spakuje. Aga, Rosjanie oho piszą, jak mówią to ogo, nie? To chyba stąd, aha, bierz więcej. Już więcej, jak tam rybki dzioba, bierz więcej, fajnie, wziął więcej, o tu teraz stoi, tu jakiś koleś, halo, dlaczego mnie tu zostawiłeś w swoim tym przybytku, okej, chodźmy, nie wiem, jeszcze tu wrócę, bo tu widzę, że są postaci dramatu jeszcze jakieś, tu jakiś koleś, o, nad mapami, tu ktoś siedzi. Ale żeby nie zamęczać już tym czytaniem, to trochę się rozejrzymy tu po tym krasnoznamionnym.
Ścigajcie każdego, kto spróbuje was uporządkować. Oni nie są zwierzętami hodowlanymi, aby chodzić pod kijem pasterskim. O, a co to za rewolucja? Czcicie tylko Warnę. Warnę Banana? Devi Krishtu? Ale w oczach Devi Krishtu jesteście barankami Boga. Ot, zmieniają was. Groźny Stalin ścigał swoje wojska daleko na zachód i znalazł kałużę, do której schodzi słońce każdej nocy. Ta wiedza nie dała mu szczęścia i miłości w życiu. Kto to kurde jest? Nie pamiętam tego. Widzisz, kultysta. A, kultysta. Lubię kultystów. W ogóle fascynują mnie takie tematy, nie? Jak można zmanipulować ludzi za pomocą religii, że oni wierzą w takie bzdury, że później jak się otrząsną, to sami siebie nie mogą poznać, nie? Znaczy w sensie takim, że sami nie mogą zrozumieć samych siebie, jak mogli się dać tak zmanipulować, nie? A co tam jest napisane? Mumia atca, mumia ojca, mumia ojca proletariatu, Lenina! Paspieszajcie, pasmatryć, czyli śpieszcie się popatrzeć, nie? Czy sami, nie? Pasmatryć sami. Siewo 15 rublei, całe 15 rubli. KR3. KRZ, to chyba... A, KRZ, krasnoznamionny, rozumiem. Tak, mumia Lenina tu jest i kultyści, może oni tą... Co oni czczą? Czczą, ale w oczach... Jakiś... Warna, banana, coś tam, Krishtu, nie mogę z tego. O matko, zaraz będziemy z nimi gadać, tylko się jeszcze rozejrzymy. No jest KRZ, krasnoznamionny, a tu? Strażnik. Tu jeszcze coś jest. Cze... Jakaś czarownica, uznajcie swoju... Poznajcie swoją przyszłość. A, takie buty. Tu mamy tu... O kurde, ile tu ciekawych... Przepraszam, rzeczy będzie. Kryptowaluta. Ten bitcoiny tutaj. Kopię bitcoiny tą cegłówką. I oponą. A ten? Przyszłość. No tak, na pewno. Ten kto? Strażnik? Nie. No strażny. Sprzedawca kryptowalut. O, muszę z nim pogadać. Kurde, tutaj to będzie ciekawie, moi drodzy. Tu możemy wejść? A gdzie jest w ogóle... A jest. Jest Fidel. Zaraz zobaczymy, co on ma, tylko się rozejrzyjmy tutaj. Zamknięte. No to otwórz, chłopie. 13 punktów doświadczenia, ale ten tak jakoś dziwnie teraz patrzy na mnie z tą... szczelbawką tu. Swiszczaszczo pierdziaszczo je aróże ma. Aróże to broń, nie? Brania to zbroja, tak dla odmiany, nie? Na zbroń to broń, nie? A po rosyjsku brania to zbroja. Pancerz. A aróże to broń. Okej, co tu mamy? Dobra, dawa, włazić ekipa. Bo ja drzwi zamykam. No i co? Użyj. Tworzyłeś, zdobyłeś. No kurde, użyj tych drzwi. Nie mogę zamknąć. No nie mogę. Mniejsza z tym, i tak nikogo nie ma. Zajrzyjmy do szafy. Stare papiery i papier toaletowy. Super, przyda się. Wszystko się przyda. Przepraszam, że tak chrząkam, ale dopiero co zacząłem więcej gadać, nie? I muszę odchrząknąć. Mam nadzieję, że nie macie mi tego za zło. Jeżeli macie, to mówcie, to ja nie wiem. Najpierw przed nagraniem będę rozmawiał sam z sobą, nie? Chociaż lepiej bez świadków, bo może to być źle odebrane, nie? Ludzie, którzy mówią sami do siebie...
nie cieszą się zaufaniem otoczenia. Nie mogłeś otworzyć zamka. No czego? Dwaj są. O, trudno. Chodźmy tam. Welcome to die. O, proszę. To co tam jest? Już mnie to zaintrygowało, już chciałbym. Mocno chciałbym tam wejść. O, proszę, jaka zagroda, krowy, owce. Droga na Ostrołękę. Chodź. Chodź tutaj. O, tu jest, na pewno nie pachnie. Ja to wielokrotnie, patrząc na takie rzeczy w grach, to cieszę się, że póki co te gry wideo działają na nasze tam dwa zmysły, nie? Czyli wzrok i słuch, bo gdyby działały jeszcze na powonienie, to podejrzewam, że mogło to by nie być przyjemne tej sytuacji. Tu coś jest. A, śmietnik. Dobra, zajrzyjmy. Tam zresztą na zapleczu Fidela knajpy też było, nie? Był śmietnik. Ale to jeszcze tam wrócimy. Wezmę na razie wszystko. Mam jeszcze sporo udźwigu. A tu? The Great Brit Ant? Mrówka Lives? Nie wiem. Może to chodzi od British, taki jakiś anagram. Great Brit Ant. Wielcy Britanci żyją? Nie wiem, coś takiego, nie? Właśnie, jeszcze chciałem zobaczyć, co tam Fidel ma, nie? Czy ma jakąś broń? Chodźcie tutaj. Zajrzymy do środka w tym układzie, jak już tu jest. O! Coś tam leży. Aj, kurczę, przypomniałem sobie o notatkach teraz, jak zobaczyłem tą kartkę na stole. Miałem przeczytać notatki i wam pokrótce opowiedzieć o nich. Znaczy mówię o tych notatkach, które mamy w ekwipunku, które znaleźliśmy. Wziąłeś notatka, myśl, a jakiś przepis, wow, super, warto było tu zajrzeć. Zaraz zobaczymy, na co tu przepis jest. A, ekwipunek. Nie wiem, gdzie tu. A, takie przeczytane już są wyszarzałe, takie, o, tak jak ta lub ta. A gdzie jest nieprzeczytana? Gdzie jest nieprzeczytana? A tu co? A złodziejski paszport, czyli to jest ta karta, tu coś jest. Notatka myśliwska i rachunek za... A, to książkę mamy odebrać. Kupca musimy znaleźć. Tam zaraz o tym przeczytamy w dzienniku. Rachunek za książkę, a tu notatka myśliwska, przepis. Ta instrukcja może nauczyć cię, jak zrobić koktajl Mołotowa. Użyj. Towarzysze łowcy, wybaczam wam wczorajsze pobicie mnie, ponieważ wiem, jak się czujecie i pomimo tego, co myślicie, ja również nie dostałem zapłaty za ostatnie polowanie. Znajduję się w takiej samej sytuacji jak wy. Jestem gotów na sprawiedliwość ulicy. Rozumiem. Szklana butelka napełniona do połowy benzyną z wetkniętą chustką lub szalikiem. Voila! Powstaje koktajl Mołotowa. Weźcie ich więcej. I spotkajmy się w kabinie Michałycza. Pewnie w kwaterze, nie? Ta gruba świnia zapłaci, albo zrównamy jego gówniany dom z ziemią. Daniła... Władymirskie Stowarzyszenie Łowców. Cudnie. I teraz powinniśmy tu mieć koktajl Mołotowa. Uj, ile rzeczy trzeba. Albo podejrzewam, albo benzynę, albo ropę, szklaną butelkę i chustę. Mamy szklaną butelkę. Teraz już żałuję, że sprzedałem całą tą benzynę, którą gdzieś tam po drodze zdobyliśmy. No ale okej, jest jak jest. Ważne, że potrafimy to zrobić. O, a tu? Tu chyba będzie mięso w puszce, nie? Konserwa, tak, cudnie. A tych arbuzów tu nie mogę zebrać? Szkoda. A szkoda. Uj, ile słoneczników, a słoneczniki? Byśmy mogli sobie tam nasiać, słoneczników nasadzić. Pompa jakaś. A, możemy tu nabierać wody. A mamy jakieś puste butelki? Plastikowe na ten przykład? Nie, mamy dużo wody.
Okej, okay, to jeszcze, ale warto wiedzieć, że obok pola słoneczników znajduje się również pompa. O, tu wartownik jest. Milicjant, proszę. O, piękne miasto. Ciekawe, tam zaraz spróbujemy wejść. Ha, gry łączą, a nie dzielą. To bardzo, nie wiem, no, ja uważam, że to bardzo, bardzo znany slogan jednego z naszych czołowych youtuberów, pana Patryka Rojo-Rojewskiego. Tak, ja już chyba wspominałem o tym, nie? Że Rojo-Rojewski Patryk Pan wsparł twórców tej gry jakimś tam sporym donate'em na tym w trakcie tworzenia na Kickstarterze i za to w nagrodę pozwolono mu stworzyć własny quest. Podobno dotyczy tarczy, nie? Dlatego też, między innymi, ja tu gdzieś mam kawałek herbu. Wygląda na część starej tarczy herbowej i tego się nie pozbywam, bo czekam na ten quest. I skoro dotyczy quest pana Roya, nie? Że tutaj może w krasnoznamionnym wygląda na to, że będziemy mogli... Mam nadzieję, czegoś więcej się dowiedzieć na temat owego questa, zadania. Pusta butelka. No dobra, jak już tu jesteśmy, no to napełnijmy ją wodą, nie? Gdzie jesteście wszyscy? Halo? Dawaj, napełnij. Pięknie. A, już wskoczyła do ekwipunku, to powinniśmy mieć teraz dużo wody. 12 butelek, świetnie. Siekierka, Eugeniuszu, weź do ręki. Właśnie, jak już tu jesteśmy, to patrzcie, mamy Fidela. O. Fidel ma tibiejka. Nakrycie głowy z centralnej Azji. Swoim wyglądem przypomina jurtę. A jurta to taki namiot chyba jest. Tych Mongołów. Kolejną ikonę kultury centralnej Azji. Plus 5 przetrwanie. I torbę ma jakąś. Aha, czekajcie, zobaczę, ile ona ma. 6 kilo. A my trzymaliśmy jakąś większą torbę tutaj, w razie czego dla naszego jakiegoś potencjalnego towarzysza niedoli. Nie mam. Trochę nie lubię, kurczę, tego interfejsu, bo jest taki mało przejrzysty, ale okej. Okay. Znaczy, no, tego całego ekwipunku, nie? A ten ile ma? 10 kilo. Dawaj to. Masz to, a to sprzedamy, nie? Masz to, jeszcze bym ci jakąś broń dał. Tego ci nie dam, gdyż to służy nam do patroszenia zwierzyny upolowanej, nie? Tutaj mamy ile? 4 do 17. 3 do 13. Dobra, Fidel, dostaniesz łom. I zastanawiam się, czy nie dałbym ci te tetki, a sobie bym wziął ten pistolet, ten KWD, czy jaką tam, KGB. Że mam mało nabojów do niego, tych 9,2 mm, ale mam nadzieję takowe zdobyć. Ta tetka jest na 9 mm, nie, 0,30. W calach? To ciekawe. Amo. 0,30. To jest ta. No ma ile? 8. No to dałbym ci jeszcze 16 nabojów. To będziesz miał 3 magazynki, nie? A mogę tu pisać? Mogę. Cudownie. Dobra, masz 3 magazynki na razie, Fidel. Masz też to. Czy jeszcze nie masz, ale zaraz będziesz miał. I nie wiem, jak ci tutaj to... Masz to na razie tu. Poukładaj sobie sam. Masz to tu. Nie wiem. Masz też tu. Nie wiem, czy musimy to wkładać do slotu, czy on sam sobie weźmie. Zobaczymy. Zobaczymy przy pierwszej walce, jak postąpi Fidel. Fidel cicho gwiżdża jakąś melodię pod nosem, zauważając, że chcesz z nim o czymś porozmawiać, kiwa głową. Co jest, Leonid? Chyba to jest tu niepotrzebne.
Porozmawiajmy o taktyce. Oczywiście. Teraz na przykład aktywnie biegam po polu bitwy, ścigam wrogów i zachowuję się tak heroicznie, jak to tylko możliwe. O, wow. W tym tkwi twój błąd taktyczny, kolego. Musimy trzymać się blisko siebie. Fidel, bracie, nie ryzykuj na próżno. Jak zobaczysz wroga, uciekaj od niego. Porozmawiajmy o twoim stylu walki. Amigo, w tej chwili jestem... Strzelam, ale jestem bardzo ostrożny. Nigdy się nie wycofuję. Atakuję najbliższego wroga i leczę się, jeśli jestem ranny. O. Przyjazny ogień. Friendly fire. No rozumiem, żeby nas nie postrzelił. Jak Ayan w pierwszym Falloutie, jak dasz mu SMG, albo na przykład Sulik w drugim Falloutie, jak też dasz mu SMG. Nie polecam uzbrajać owych postaci w pistolety maszynowe. W warunkach, kiedy się wycofujesz. Tak, teraz nigdy się nie wycofuję. Cofnij się, jeśli jesteś ranny, jesteś lekko ranny, jeśli umierasz. Z drugiej strony przypomnij mi cały obraz. Aha, rozumiem. Czyli on nam powiedział wszystkie te swoje taktyczne ustawienia. Czyli to w ten sposób się tutaj ustawia. Super. Dobra, niech będzie, że cofnij się, jeśli jesteś ranny. Szkoda, że nie ma poważnie ranny. Bo tam chyba było coś takiego. Albo prawie martwy jest od razu. Czyli to by było to. Dobra, niech będzie, jeśli jesteś ranny. Tak jest. Teraz strzelam. Jestem bardzo ostrożny. Wycofuję się tylko wtedy, gdy zostałem ranny. Cudownie. Teraz atakuję najbliższego wroga, to może być, i leczę się, jeśli jestem ranny. Czekaj, kiedy możesz się leczyć? Powinieneś zaatakować. Leczenia warunki. Teraz jestem ranny. Kiedy umierasz, weźmiemy, co? Niech będzie, tak jest, wycofuję się. I leczę się, jeśli umieram. Czyli jeśli jest prawie martwy, rozumiem. Strzelam, nie? Czyli będzie się, podejrzewam, posługiwał bronią palną, nie? Przyjazny ogień. Tak, w tej chwili strzelam, ale jestem bardzo ostrożny. Strzelaj, ale staraj się nie zranić swoich partnerów. Strzelaj, możesz nawet zranić. Nigdy nie strzelaj. Jeśli możesz zranić partnera. Aha, rozumiem. Czyli jeżeli będziemy gdzieś ktoś na linii strzału, to wcale nie będzie strzelał. Tutaj... Będzie strzelał, ale ostrożnie, tak żeby nie zranić partnera, czyli towarzysza na linii strzału, ale może się takowy postrzał zdarzyć, nie? Dobra, niech to zostanie. Niech tak zostanie, nie? Jeszcze coś? Rozmawiajmy, jak się czujesz. Zdrowy jak byk! Gracias za pytanie. Dobra, on ma 45. Bo trochę mniej jak my, mamy coś 50 z hakiem, nie? Zmieńmy temat. Jakieś rady co do naszej misji? Warto dokładnie zbadać bunkier 317. Na pewno są tam dowody, które pomogą nam w dalszym śledztwie. Dzięki za radę, zmieńmy temat. Mogę zadać kilka pytań. Co cię interesuje, amigo? Co myślisz o krasnoznamiennym? To miasto jest bardziej niebezpieczne niż wygląda, Leonid. A on wygląda bardzo niebezpiecznie. Aha, miasto wygląda niebezpiecznie, ale jest jeszcze bardziej niebezpieczne niż wygląda. Są tu takie ryby, które połkną nas i nie zauważą. Wow, mogę jeszcze o coś spytać? Jak odnoszą się tu do atomu? Zwykli mieszkańcy w przeważającej części nawet nie wierzą w same istnienie organizacji. O, to dobrze. To nawet dobrze, bym rzekł. A jeśli wierzą, to w jakieś zupełnie niesłychane legendy. Nic nam nie grozi. Wyśmienicie. To samorząd, izba handlowa. Wydaje mi się, że zgadują. A ich stosunek do nas jest bardzo napięty. Jest to jednak zrozumiałe. Pomyśl o tym sam. Tu ty rządzisz, król i Bóg. I gdzieś jest organizacja, która ma wystarczającą ilość broni i zasobów, a ludzie i tajne. Pewnie broni, zasobów i ludzi jest na dodatek tajna, nie? Oczywiście, że się trzęsą na temat atomu. Może nie bez powodu się trzęsą. Rozumiem.
Jak idzie rozwój lokalnego społeczeństwa? Z grzechem na pół. Wcześniej, gdy były jeszcze głosowania ludowe, kiedy biurokracja była mniejsza, można było przeforsować pomysł. Naprawienie wieży telewizyjnej to mój projekt. A teraz Fidel marszczy się niezadowolony. Teraz jest to bardziej skomplikowane, będzie chyba lepiej po polsku. Izba handlowa kilka lat temu doszła do pewnego rodzaju załamania nerwowego. Wszędzie zaczęli szukać nowych członków Atomu. Tak ich przekrzywiło, że oddzielili się od zwykłych mieszkańców. Jeden facet został nawet powieszony. Smutna ironia polega na tym, że nawet nie był nasz. Po prostu miał pecha człowiek. O kurde, czy wpadli w jakąś obsesję? Czyli rozumiem, że izba handlowa tu rządzi. Wpadli w obsesję na temat Atomu, nie? Rozumiem. Mogę jeszcze coś spytać? Zmieńmy temat. Tak, pójdziemy. Okej. Okay. No to już mniej więcej wiemy, jakie... Znaczy, mniej więcej. No trochę wiemy, jakie... O, jaki pojazd. Nie zauważyłem go wcześniej. Jakie tutaj panują stosunki, nie? W tym, w krasnoznamiennym. Aha, jeszcze coś chciałem dać. Fidel. Come on, brother. Coś ci dam. No, drug przyjaciel. Zrobimy tak. Leonid ci da. Może na początek dam ci, to są super stymulanty? Nie. To jest zwykły stymulant. A gdzie są moje super stymulanty? Jest. Słuchaj, zrobimy tak. Podzielę się z tobą jak brat z bratem. Dam ci jeden stymulant. Żebyś w razie czego mógł się podleczyć, chłopie. Tak, nie wkładałem mu w slot żadnej broni Fidelowi, ponieważ... No, jak rozpocznie się jakaś walka, no to zobaczymy, czy on sobie sam wybierze łom lub tą tetetkę. Podejrzewam, że weźmie broń palną, nie? No bo tam mówił, nie? Że strzela. Don't drink water. The water. Nie pij wody. Pewnie tutaj, tutaj, nie? Okej. Okay. Fajnie, fajnie. W ogóle dużo tutaj ciekawych rzeczy może być. Jeszcze ten kult, ale tu, kurde, chciałbym wejść do miacha. Mogę tak sobie, o? Bez pytania? Nie pamiętam, muszę wam powiedzieć, czy tak... A jednak nie. O kurde, jaki... No nastajaszczy i sowiecki gieroj w uszance. Jeden facet, którego bardzo lubię oglądać, to jest taki youtuber Okalesica24, jakiś powiedział, grając w Fallouta 4, że... No czy tam znalazł uszankę, a uszanka dodaje plus jeden do inteligencji, do intelektu i powiedział, że... Znaczy po rosyjsku, wodpa ciemoruskie takoje nachociwe. Nachociwe, bo nosiat uszanki, nie? W takim wolnym tłumaczeniu to znaczy, że to dlatego Rosjanie są tacy, kurczę, zmyślni i pomysłowi, znaczy pomysłowi bardziej, nie? Bo noszą uszanki, no. Intelekt plus adin, nie? Czyli inteligencja plus jeden. Okej. Okay. Przed tobą stoi wysoki, silny mężczyzna, ma na sobie ciężką zbroję i czapkę uszatkę. Uszankę chyba bardziej. Odwraca się w twoim kierunku, jednocześnie łapiąc za przewieszony przez ramię karabin. Kurczę, dobrze, że nie pluje. Coś ostatnio przestali pluć, nie? Bo był taki kurde moment, że wszyscy pluli im pod nogi. Proszę, proszę, proszę. Wejście do miasta kosztuje 30 rubli. Cło. No dobra, niech ci będzie. Hej, za co drapiesz? Dawaj taniej. Skąd ta opłata? Kto to wymyślił? Nie dlatego chciałem cię Aha, nie chcę wchodzić, chciałem tylko pogadać, tak? O to chodzi. Chciałem o coś spytać. Nie, no dobra, zapłacę ci 30 rubli, nie majątek. Przepraszam, przekazujesz pieniądze strażnikowi, ale nagle on odsuwa się od ciebie z widocznym lub pozornym przerażeniem. Ojej, ojej, nie zauważyłem tego od razu. Masz syndrom Krasowa. Krasnowa, przepraszam. Nie, nie mogłem wpuścić chorego do miasta. Nie potrzebujemy epidemii. No, o co ci chodzi? Twoja mać.
Przecież nie jesteśmy na nic chorzy. O co ty, człowieku, luz. Co ty wyprawiasz? Tak, nie jestem chory. Zaczyna się. Czego jeszcze chcesz? Naprawdę? O nie, nie chcę umrzeć. Ten twój syndrom Krasowa to zwykła fikcja. Ta choroba nie istnieje. Nie, 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 nie. Masz chyba gorączkę. No, nie martw się. Wymyślimy, jak ci pomóc. Powinieneś się wyleczyć w szpitalu. No to też nie jest sprawa, żeby cię przepuścić. Człowiek myśli obrazowo i wreszcie przebiegły uśmiech pojawia się na jego postrzępionej twarzy. Ciekawe. Mam dobre serce, pozwolę ci. Ale za co? Za 1000 rubli chyba cię popimpoliło, chłopaku. Fidel, co się tu dzieje? To korupcja, której nigdy nie widziałem. Perswazja. To nie jest poważne. Skąd człowiek może wziąć takie pieniądze? Sukces. Strażnik pojednawczo macha rękami. No, mam nadzieję. Dobrze. Z tobą to ja może trochę przesadziłem. 500, ale ani grosza mniej. Noż kurde, myślałem, że perswazja zadziała w ten sposób, że będziemy mogli wejść gratis, albo chociaż za te kurde 30 rubli marne. No dobra, to jest bardziej tolerancyjne. Trzymaj swój... No chyba nie, nie, no nie będę płacił takiego kurde majątku, żeby tam wejść. Musimy znaleźć inny sposób. Okej, jeszcze wrócę. Gościu. Skorumpowany strażnik ze znudzonym wzrokiem szarpie nogą i pozuje. Proszę, ale widząc się ożywia się, na jego twarzy unosi się nieuprzejmy uśmiech. Oto nasz chory przyszedł. Ile razy pytałem o przepustkę? Wygląda na 500 rubli. Chyba jesteś... Kurde, nienormalny, chłopie. Ej, a gdzie jest Fidel Castro nasz? Fidel, chodź no tutaj, musimy pogadać. Co jest z tym? Fidel cicho gwizdże dalej. Jak się czujesz, masz jakieś rady? Mogę zadać kilka pytań. Nic nie mogę tu wymądrować. Co, nie wpuści nas, kurde? 500 rubli? Nie ma takiej nawet opcji. Zobacz, może jest jakieś inne wejście. Obleziemy to całe miasto dookoła mapy, please. No dobra, zobacz. Ono jest chyba całe obwiedzione takim murem. Co tu jest napisane? Kali... The most beautiful... A kto? Kalinda Chan, nie? Kalindra Chan, the most beautiful, najpiękniejsza... chyba girl in the world. Najpiękniejsza dziewczyna na świecie. Rozumiem. Tu jakiś, kurde, milicjant chyba. A. Czy mają swoje siły porządkowe też takie, kurde, miasto w pełnym tego słowa znaczeniu dalej nie przejdzie. Tam jeszcze druga brama była, koło po tego słonecznikowego pola. Może tam tędy spróbujemy. No, wkurza mnie ten koleś. A można go gdzieś podkablować, że on jest przekupną świnią? Teraz znajdziemy miejsce. No, będziemy szukać takiegoś urzędu. Podkablujemy typa. Tak nie może być. Ja rozumiem, 30 rubli jeszcze można było dać taką małą łapówę, nie? A masz, nażryj się, chamie. Ale kurde, 500 rubli to przesadził chłopisko. Nie, tędy nie wejdziemy też. I tu już jest koniec, dobra. Czyli to jest jedyny sposób. Znaczy, jedyny sposób, jedyne wejście. Nie wiem, czy jeszcze istnieje jakiś sposób, czy faktycznie będę musiał mu, kurde, fiknąć te 500 rubli. Szukamy, co tu jeszcze jest, nie? Szukamy możliwości wejścia. Znaczy... Chciałbym znaleźć, może jest jakiś urząd, może ktoś sprzedaje jakieś paszporty, przepustki. Tu coś jest. No fate, nie ma przeznaczenia. Bez przeznaczenia. Tu jakiś koleś jest, tu koleś jest. Zaraz my tu podpierniczymy go. Kim ty jesteś? Ej, gościu kolorowy. Zwykły mężczyzna, to nie wiem, czy mnie obchodzi. Bo czekaj, no halo. O, no faktycznie.
przed tobą stoi... On jest krępy, z buzi jest... Wygląda... Znaczy przynajmniej twarz ma szczupłą. Strzyżony od wszy. O, czyli na łyso. No, rozumiem, bo to już strzygło się ludzi kiedyś w różnych więzieniach, obozach, żeby wszawicy nie było we włosach, nie? Czyli no, do gołej czaszki strzyżono. W brudnej, tłustej koszulce i grubiańskich spodniach roboczych. W dłoniach z wahaniem marszczy papierosa. Ciekawe. Witajcie, mogę zadać kilka pytań? Mężczyzna przygląda ci się z odrazą i pociąga nosem. No to pytaj, jeśli nie żartujesz. Powiedz mi o sobie. Ciekawy jesteś, co? Co o mnie mówić? Kręcę się jak mogę, idę spać i cieszę się, że nie zmarłem w ciągu jednego dnia. Budzę się rano, cieszę się, że nikt mnie nie zabił w nocy, albo że nic nie skradli. Krótko mówiąc, ciągle się cieszę. To nie życie, a wakacje, zabawny karnawał. Matkę go za nogę? Dobra, tego nie ma, nie? Nie zawracaj sobie głowy. Można jeszcze jedno pytanie? Jak ci się żyje? No kurde, przed chwilą powiedział, że cały czas się cieszy, nie? Tak jak wszędzie, myślę, do dupy. Te nasze nieroby z grzybowego kultu. Szmulty, coś tam mówią o jedności, o rozwój. Nie, no mi ten, jak mu tam, sentyment w zasadzie jasny, ale to tylko kurwa, ja teraz wierzę w te różowe smarki. Mam dość tego całego marksizmu. Oto do czego nas utopijne poszukiwanie i inne rzeczy doprowadziły. Do gówna dla psów. Aha, czyli... Znaczy wnioskuję z tego, że on jakoś daleki jest od komunizmu i marksistowsko-leninowskich nauk, nie? Bo twierdzi, że to do niczego nie doprowadziło, nie? Okej, opowiedz mi o grzybowym kulcie. Mężczyzna spluwa. O, jest, wreszcie ktoś... Dawno nikt nie spluwał. Dalej, ach tak, sekta jest zwyczajna. Przebrali się jak kobiety i chodzą lamentując o pacyfizmie, internacjonalizmie. To brzydliwe oglądać. Czyli nie można na to patrzeć, po prostu. Wolność, równość i braterstwo. A, sisz dla nas wszystkich. Człowiek człowieku jest wilk, człowiek człowiekowi wilkiem. Ta homo homini lupus est. To bodajże Juliusz Cezar powiedział. Ciekawe. Można jeszcze jedno pytanie? O, co nowego w mieście? A cholera go wie, co w nim nowego. Ciągle coś nowego się dzieje, ale nie na naszą cześć. Mnie osobiście nie zgłaszają. Aha. Nikt mu nie mówi, co się nowego dzieje. Tak przynajmniej zrozumiałem, przekładając z polskiego na nasze, nie? Jeszcze mogę o coś spytać. Jakieś plotki, tak, lubię plotki. Znaczy nie w realu, nie? Ale w tej grze można się dowiedzieć ciekawych rzeczy, co się na pustoszach dzieje. Słyszałem, że na pustoszach chodzi jakiś facet i zadaje przypadkowym przechodniom wiele... wszelkie niespójne pytania, a to może o nas. Tak, typu jak życie, opowiedz mi o sobie, co nowego. Ty złośliwy jesteś, wydaje mi się. Aha, i o plotki ostatnio stale się interesuje. Sam obawiam się, że ta ciekawa barbarzyńca w jakiś dzień do mnie przyjdzie i będzie grzać moje uszy. Ty mądralo, ty. Jasne, można spytać coś jeszcze? Myślę, że już pójdę. Okej, tu jest jeszcze jakiś też milicjant? Też. A to co to za... On stąd wylazł, nie? Ten koleżka, z którym przed chwilą tutaj gaworzyliśmy. O, kolejny. Główny elektryk. Wow, może Lech Wałęsa. Dobra. Okej, moi drodzy, no muszę skończyć, nie? Bo ten odcinek... Nie chciałbym, żeby trwały zbyt długo te materiały. Także cóż, tu się rozstaniemy na tą chwilę, moi drodzy. Mam nadzieję, że was nie zanudziłem. Ciekawe miejsce, moim zdaniem, bardzo jest. Mówię o tym krasnoznamionnym, o tym mieście. W następnym odcinku będziemy w dalszym ciągu szukali
możliwości, jak wejść do miasta, nie płacąc tych 500 rubli łapówki. A tymczasem cóż, bardzo serdecznie dziękuję, że byliście ze mną, że poświęciliście mi swój cenny czas. Zapraszam na kolejne odcinki, zapraszam też do innych gameplayów, a tymczasem do usłyszenia, trzymajcie się. Hej, hej! Облака, и на небе луна приглашает.